w ubiegłym tygodniu na zaproszenie konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę i Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Toronto przebywał metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Znany hierarcha kościelny, pełniący również funkcję wielkiego kanclerza KUL-u, w ramach swej szczególnej misji odbył kilka spotkań tak z duchowieństwem, jak i z Polonią. Rozpoczynając swój pobyt w Kanadzie, ksiądz arcybiskup wygłosił wykład podczas obrad konferencji polskich księży w domu rekolekcyjnym w Mississadze. 40 kapłanów, księża diecezjalni oraz członkowie zgromadzeń oblatów, michalitów, chrystusowców czy zmartwychwstańców uczestniczyło w dorocznym spotkaniu, by dyskutować sprawy związane z ich posługą duszpasterską w Kanadzie. Wspomnijmy przy okazji, że Konferencja Polskich Księży została założona 52 lata temu z inicjatywy ojców Sapigi i Smitha. Zacnego gościa z Polski przywitał przewodniczący konferencji ojciec Janusz Błażejak, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej. Arcybiskup Józef Życiński, który przybył do Kanady bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, gdzie brał udział w obradach Stowarzyszenia Polskich Księży w USA, w swym wystąpieniu poruszał tematy związane m.in. z przemianami kulturowymi w kraju, a także z wpływem rozwijających się coraz bardziej technicznie mediów na świadomość społeczną. Ksiądz arcybiskup krytycznie odniósł się do pojawiającej się coraz częściej nierzetelności dziennikarzy, którzy akcentując sensacyjność relacjonowanych wydarzeń, wypaczają bądź też spłycają ich sens. Oddajemy głos kilku kapłanom dla bliższego przedstawienia Państwu celu obrad konferencji, jak i tematów omawianych przez arcybiskupa Życińskiego. Konferencja Polskich Księży powstała w 1956 roku. Od tego momentu polscy księża mają okazję, aby raz w roku spotkać się i wspólnie posłuchać prelekcji oraz wykładów księży biskupów zaproszonych z Polski na tą okazję. W tym roku na konferencję polskich księży został zaproszony ksiądz arcybiskup Józef Życiński, wielki kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem był dobry pasterz, jak również zraniony pasterz oraz przeróżne aspekty tego tematu. Ksiądz arcybiskup pokazał również przeróżne aspekty pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Europie, jak i na całym świecie. Spotkanie polskich księży, konferencji tutaj w Mississauga jest świetną okazją odnowienia węzów przyjacielskich, duchowych, przyjaźni między pośród kapłanów, a równocześnie okazję poznać coś się głębiej na temat duszpasterstwa polonijnego i duszpasterstwa w Polsce, zwłaszcza w tym roku cieszymy się, że mamy pośród nas księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego z Lublina. Jest to czas odnowy wewnętrznej, czas poznania różnych sytuacji religijnych, kościelnych, które się wydarzają w Polsce i tutaj. To wszystko nas w jakiś bardzo realny sposób mobilizuje do głębszej współpracy z polskim kościołem, a także łączenia naszej jedności tutejszej z polską tradycją, która powinna pogłębiać w nas naszą tożsamość i religijną, i patriotyczną. Podczas dzisiejszej konferencji z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim z diecezji, archidiecezji lubelskiej w Polsce poruszone były tematy duszpasterstwa emigracyjnego. Myślę, że jest to temat szalenie ważny, ponieważ wiele Polaków, wiele duszpasterzy polskich tutaj w rejonie Toronto, w rejonie południowego Ontario znajduje się właśnie w sytuacji duszpasterstwa emigracyjnego, duszpasterstwo wśród imigrantów. Ksiądz arcybiskup poruszył także tematy laicyzacji, sekularyzacji, która ma miejsce w Polsce i w sposób bardziej nawet namacalny w krajach zachodniej Europy. Jest to też temat szalenie pasjonujący, ponieważ te same procesy, które mają miejsce w zachodniej Europie, mają również miejsce w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. W jaki sposób możemy wyjść z Ewangelią, z Jezusem Chrystusem do ludzi, którzy już niejako są obojętni wobec wiary, do ludzi kultury, do ludzi polityki, do ludzi biznesu. To jest właśnie zagadnienie, które też poruszył
ksiądz arcybiskup. W czasie swej wizyty w Toronto metropolita lubelski odwiedził główną siedzibę naszej Credit Union, największej na świecie parafialnej instytucji finansowej. Dostojnemu gościowi towarzyszyli dyrektor Katolickiego Studia Młodych, ojciec Marian Gil oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Marek Manturowicz, organizator pobytu arcybiskupa Życińskiego w Kanadzie, witany przez przewodniczącego Rady Dyrektorów Karola Fujarczuka i prezesa zarządu Henry'ego Przuchalskiego. Ksiądz arcybiskup rozmawiał z członkami zarządu, jak i z pracującymi w Credit Union paniami. Interesował się, z których miejsc z Polski pochodzą oraz jak one i ich rodziny pielęgnują nasze tradycje i kulturę na obczyźnie. Rozmowy z kierownictwem kontynuowano także w sali konferencyjnej, gdzie znajduje się obraz z wizerunkiem dwóch założycieli Credit Union, ojców Stanisława Puchniaka i Michała Smyfa. Historię naszej instytucji gościowi przybliżyła prezentacja albumów ze zdjęciami oraz fotografie osobistości, które w ciągu ponad 30 lat siedzibę Credit Union na Roncesvalles odwiedziły. Była wśród nich również tak wyjątkowa postać jak kardynał Karol Wojtyła. Obowiązkowe wspólne zdjęcie wykonano właśnie pod pomnikiem Jana Pawła II, a my zaprosiliśmy księdza arcybiskupa do naszego studia, gdzie rozmowę ze znakomitym gościem przeprowadził Edward Zyman. Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Witamy Jego Ekscelencję serdecznie. Szczęść Boże, serdecznie witam również. Z ogromnego obszaru tematów, którymi Jego Ekscelencja zajmuje się naukowo, publicystycznie, musimy wybrać tylko fragment. Proponuję, żebyśmy się skoncentrowali na pozycji Kościoła we współczesnej Polsce w kontekście przemian, jakie zachodzą w naszym kraju. I na pewno ta pozycja ulega zmianie, bo przez pewien czas Kościół jednoczył opozycję i wtedy był głosem tych wszystkich sił, które upominały się o prawa człowieka i o demokrację. A dziś każdy jest sympatykiem demokracji. Monarchistów chyba mamy kilku albo kilkunastu w Polsce. O i skutkiem tego niektórzy mogą mówić, Kościół utracił swoją pozycję. Uważam, że to nieprawda. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że paradoksalnie to tamta sytuacja, która była pełna zagrożeń, bo nie zawahano się nawet przed aresztowaniem księdza prymasa, była w jakimś sensie dla Kościoła korzystniejsza, ponieważ Kościół był schronieniem dla wielu ludzi. Tak. Prymas Wyszyński to, zanim powtarzał potem Ojciec Święty, że sytuacja umiarkowanych prześladowań jest psychologicznie najbardziej wdzięczna, bo wtedy krew męczenników się jeszcze nie leje, ale przyciąga się społeczeństwo. Ja to zauważam w wolnej Polsce, że zawsze, gdy u władzy jest lewica, reakcje dziennikarzy, mediów, niektórych środowisk intelektualnych są bardziej życzliwe Kościołowi niż wtedy, gdy rządzą przedstawiciele prawicy albo jeszcze radykalnej prawicy. Chciałbym zapytać, co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla Kościoła? Powiedziałbym, że uczenie się pluralizmu, demokracji, świadectwa wolności w zupełnie nowych warunkach, bo przedtem mieliśmy o tyle łatwą sytuację, że jak się chciało odnaleźć prawdę, wystarczyło zaprzeczyć temu, co mówił rzecznik prasowy rządu w stanie wojennym i otrzymywaliśmy prawdę. Natomiast obecnie wielość partii, wielość środowisk sprawia, że różnorodne głosy krzyżują się, zaczynają się licytacje, kto jest większym patriotą, która partia najlepiej wyraża polskie interesy, a my do tego jesteśmy nieprzyzwyczajeni, więc musimy się uczyć. Niektórzy wręcz, proszę ekscelencji, niektórzy mówią nawet o kryzysie Kościoła. W pewnym sensie to kryzys od Wielkiego Piątku się zaczął, a może nawet trochę wcześniej, kiedy cudów Jezusa nie chcieli uznać, tylko twierdzili, że przez Belzebuba wyrzuca. Więc Chrystus nigdy nie był imponujący, spektakularny. Mógł przecież nawet krzyż nieść w stylu hollywoodzkim, jak mocarz jedną ręką krzyża, drugą rozdawać autografy na drodze krzyżowej. A tymczasem on potykał się, był nieefektowny, obawiano się, że nie doniesie, poproszono Szymona. Więc to wszystko sprawia, że
kryzys jest normalnym stanem Kościoła i dzieła zbawienia dokonuje się nie przy pomocy hollywoodzkich metod, ale właśnie w tym, co bolesne, słabe, naznaczone rozdarciem i bólem. Prowadzimy tę rozmowę na emigracji w Kanadzie. Czy mógłbym zapytać, jaki jest przede wszystkim cel wizyty Jego Ekscelencji? Przede wszystkim chciałem jako wielki kanclerz KUL-u wyrazić szacunek dla tych środowisk w rejonie Toronto, które tworzą kręgi przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na różne sposoby okazują swoją solidarność, śpieszą z pomocą. I to jest rzecz niebanalna, bo pamiętam, jak po przyjściu do Lublina otrzymałem list, że wspomagałem uniwersytet przez ileś tam lat, a teraz oświadczam, że więcej nie będę, bo w warunkach przemian ekonomicznych niech sobie każdy organizuje finanse tak jak ja potrafiłem zorganizować dla mnie i dla moich dzieci. Więc self-made man w klasycznej wersji, dumny, bo jemu się coś udało i kiedy komunizm się walił, dobrze zainwestował i mówi, niech sobie studenci KUL-u też organizują, ja nie będę już wspierał. Tymczasem niektórzy nie mają jak zorganizować. Różne były nasze starty życiowe. Więc przyjechałem tutaj, żeby wyrazić wdzięczność tym, którzy wspierają Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziś spotkałem się już z ich prezesem. Będziemy spotykać się. Chcę przekazać odznaczenia i wyrazy uznania ze strony środowiska akademickiego. A obok tego spotkałem kapłanów w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli swoje spotkanie, konwencję już 19 we Florydzie, w diecezji, którą kieruje Polak z pochodzenia biskup Łęcki. I miałem do nich konferencję plus homilię podczas mszy świętej o beatyfikację Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Tak, z posług duszpasterskich wymienię jeszcze dzień skupienia dla kapłanów polskich, którzy zgromadzili się w ośrodku Ojców Oblatów w domu rekolekcyjnym. Wygłosiłem do nich 4 konferencje, omawialiśmy bieżące sprawy duszpasterstwa, głównie w Polsce, i cieszyłem się ich zaangażowaniem intelektualnym, duchowym. Natomiast podczas pobytu w Nowej Anglii akurat przypadła uroczystość Bożego Miłosierdzia i w Webster, gdzie jest stary ośrodek polskiego duszpasterstwa, miałem kazanie podczas mszy świętej, właśnie nawiązującej do tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Czyli niezwykle intensywny pobyt w Kanadzie. A jeszcze było obok tego kilka innych ważnych spotkań, poczynając od spotkań z kapłanami lubelskimi pracującymi w okręgu Nowego Jorku, gdzie mamy współpracę z diecezją Rockfield Center, a kończąc dziś na ustaleniach z Fundacją Templetona, która przyznała nagrodę Templetona, odpowiednik Nobla w dziedzinie dialogu nauka-wiara księdzu Hellerowi. Oj, ustalaliśmy dziś polski udział w Pałacu Buckingham 7 maja na wręczeniu tejże nagrody. Jego Ekscelencjo, tym większa wdzięczność, że w tym napiętym bilansie czasu ksiądz arcybiskup znalazł czas i odwiedził w nasze studio. Dziękuję serdecznie za chwilę rozmowy. Dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy wyrażają swoją troskę o kulturę polską i potrafią konsekwentnie w zmienionych kanadyjskich warunkach troszczyć się o te wartości, które są drogie nam wszystkim. Arcybiskup Józef Życiński spotkał się także z przedstawicielami polonijnego środowiska naukowego, biznesu i artystycznego. Na zaproszenie konsula generalnego Piotra Konowrockiego i Towarzystwa Przyjaciół KUL-u do siedziby konsulatu przybyło ponad 100 osób, by poznać osobiście znanego od lat hierarchę polskiego kościoła, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej, filozofa, autora licznych książek i opracowań naukowych. Księdzu arcybiskupowi, który wygłosił wykład na temat przemian społecznych w Polsce, jak i przemian w polskim kościele, towarzyszyli
prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą, ksiądz doktor habilitowany Mirosław Kalinowski i pan Marek Manturowicz. Obecni byli również ojcowie Janusz Błażejak i Adam Filas oraz dwie siostry z zakonu pasjonatek z Montrealu. Jedna z nich, siostra Angela Ryszkowska, od dziesiątków lat wspiera Katolicki Uniwersytet Lubelski, jak i Towarzystwo Przyjaciół Kulu. Z wielkim zainteresowaniem słuchano rozważań księdza arcybiskupa, poruszającego, czasem w dowcipny sposób, wiele spraw związanych z przemianami, jakie nastąpiły w kraju w ciągu prawie 20 lat od upadku komunizmu. Było oczywiście o polityce, etycznych zasadach ludzi nią się zajmujących, o młodzieży i różnorodności jej zapatrywań, czasami zdezorientowanych intelektualistach, relacjach polsko-żydowskich, o pojawiającym się gdzieniegdzie w kraju antyklerykalizmie, o dziedzictwie duchowym Jana Pawła II. Gość nie zapomniał o polskiej biedzie, apelując o pomoc dla młodzieży z uboższych środowisk, która ze względów finansowych nie może kształcić się na wyższych uczelniach. Mówca podzielił się gorzką obserwacją na temat zanikającej odpowiedzialności za kulturę narodową. Wyraził pragnienie, by społeczeństwo wprowadzało w swoje życie filozofię, żeby może bardziej być niż mieć. Tematów poszerzanych jeszcze w trakcie dyskusji było bez liku. Na zakończenie spotkania obaj przedstawiciele katolickiej uczelni z Lublina, wielki kanclerz i jej prorektor, wręczyli medale za zasługi dla Uniwersytetu. Za 50-letnią działalność na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Senat Akademicki pod przewodnictwem rektora księdza profesora Stanisława Wilka przyznał medal Towarzystwu Przyjaciół Kulu. Wyróżnienie odebrali członkowie zarządu Marek Manturowicz i Jacek Wlas. Indywidualnie medale przyznano prezesowi towarzystwa, absolwentowi uczelni Markowi Manturowiczowi, siostrze Angeli Ryszkowskiej i nieobecnemu na spotkaniu prezesowi oddziału Towarzystwa Przyjaciół Kulu w Ottawie, jednocześnie skarbnikowi towarzystwa Rogerowi Furmańczykowi. Ksiądz arcybiskup, który wieczorem po spotkaniu w konsulacie był jednym z gości honorowych balu charytatywnego Polish Orphans Charity, w niedzielę, w czasie uroczystej mszy świętej w kościele świętego Kazimierza, przekazał jeszcze jeden medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Biskupa archidiecezji lubelskiej gorącymi oklaskami przyjęli wierni wypełniający po brzegi kościół w sercu tzw. polskiej dzielnicy. Proboszcz parafii, ojciec Alfred Krzępa, przywitał serdecznie księdza arcybiskupa, który blisko 6 lat temu w tej świątyni prowadził katechezy dla uczestników Światowych Dni Młodzieży. Wówczas w Toronto przebywało kilkunastu biskupów z Polski. Ojciec Alfred przywitał też biorących udział w tej uroczystej Eucharystii kapłanów, prowincjała ojca Janusza Błażejaka, proboszcza parafii św. Eugeniusza, ojca Adama Filasa, reprezentującego parafię św. Maksymiliana Kolbe, ojca Marcina Mironiuka, dyrektora Katolickiego Studia Młodych, ojca Mariana Gila, pracującego w parafii św. Kazimierza, brata Romana i przybyłych z domu rekolekcyjnego z Missagi, braci Grzegorza i Tadeusza. W mszy świętej z udziałem rycerzy Kolumba i chóru parafialnego Melodia uczestniczyli także konsul generalny Piotr Konowrocki i towarzyszący arcybiskupowi we wszystkich jego spotkaniach Marek Manturowicz. Przy ołtarzu, przed którym znajdował się portret Jana Pawła II, mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz arcybiskup, który również wygłosił homilię. Zwracając się do zebranych, arcybiskup Życiński przypomniał chwilę swego pobytu w Toronto w 2002 roku. Wyraził wdzięczność za ogromną serdeczność, z jaką spotkała się w czasie Światowych Dni Młodzieży delegacja polskich biskupów. W swym wystąpieniu dostojnik Kościoła podkreślił nieodwracalność zmian społeczno-politycznych w Polsce i zapewnił, że w żadnym wypadku nie ma powodów do obaw o losy ojczyzny. Zmiany nie idą zawsze po myśli każdego Polaka, ale z obecnej sytuacji trzeba nam się tylko cieszyć i jak niejednokrotnie apelował do nas Jan Paweł II, nie lękać się. Gość wyraził obecnym wdzięczność za krzewienie naszej kultury i wiary w obcym kraju. Ksiądz arcybiskup podziękował ponownie Towarzystwu Przyjaciół Kulu za pomoc reprezentowanej przez niego uczelni, zaś z wyrazami szczególnej wdzięczności przekazał na ręce ojca Janusza Błażejaka pamiątkowy medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II
W dowód uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kultury chrześcijańskiej oraz za wierną służbę i oddanie społeczności polonijnej, niniejszym przyznaję misjonarzom oblatom Maryi Niepokalanej, prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kanadzie, medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rektor, ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Wilk, Lublin, 6 kwietnia 2008 roku. Jest sam medal, na którym wytłoczone są symbole papieskie i symbole naszej uczelni, a naczelna dewiza głosi Veritas in Caritate, prawda w miłości. Niech to przesłanie miłości i prawdy łączy nas wszystkich.